Czy dobijać Mahjonga? Tak, to ja już dopiszę. Zawodowa graczka w Mahjonga. Ale poza tym to jednak ofiara losu. Tak, ale jak gra w Mahjonga, to się w demona zamieni. Okej, okay. A to nawet co nie fajny motyw. Bo to jest taka manga i anime Saki, dokładnie o tym. Tak. Okej. Okay. O dziewczynkach grających w Mahjonga. Okay. Narzonda. W narzonda. Dobra, to dopisz tam Blacku NPC-a. Jest dopisany. Okej, okay. A jak jeszcze było za Iri? Bo ona była w... A było, że ona jest w innej szkole. Ona jest w innej szkole, dobra. To tak, że to... Jakiś... tak, że to raczej to był patent, że ona później się pojawi. Tak, to potrzebujemy jeszcze biczy z obecnej szkoły. Co z obecnej szkoły? Ja bym widział takie typowe japońskie, wiesz, umalowane, wyblondynkowane dziewczyny. Po solarce. Tak, po solarce. Tak. Teoria. Nie, bo ogólnie rzecz biorąc, sytuacja jest, że alfa bicza waszej szkoły po prostu potknęła Saki i Saki nie dość, że się wywaliła, to przejechała twarzą po bieżni. Auć. Znaczy teoretycznie z takimi typowymi japonkami, z tapetą i solarą na mordzie, to są te fangirki Burusu. No tak. Dobra, tutaj mamy tu też jakieś imię na szybko. Shingo, dobra. To dopisuję. Dobra, Kara, co zamierzasz z tym zrobić? No jak to co, gotuje się we mnie. I podchodzę. Czy tak wiesz, zatrzymuję się, patrzę przez chwilę i podchodzę w tamtym kierunku szeroko pojętym. Aha. Ogólnie rzecz biorąc, to one we trzy... Te trzy fangirls siedziały sobie obok bieżni, bo stwierdziły, że już im się nie chce biegać, po czym wmówiły nauczycielowi, że słabo się dzisiaj czują i nie mogą. To one mają WF, jak rozumiem, a co ja robię w tym momencie? Bo ja raczej nie mam WF-u z nimi. Jak to nie? Znaczy z dziewczynami? Pewnie obok na boisku drugim. Nie masz. Znaczy chłopcy też mają WF. Chłopcy aktualnie na boisku obok ćwiczą baseball. Okej. Okay. Może być. No, tylko sobie coś przypomnę. Aha, dobra. No to... Od razu mówię, że podchodzę, wiesz tam, pomagam się Saki pozbierać. Aha. Ona tam prawdopodobnie zasmarkana i w ogóle. Tak. Ofiara losu. I po czym wstaję i obracam się w ich stronę i mówię, że czy nie powinny teraz czegoś innego robić, a nie się znęcać nad słabszymi. I to prawdopodobnie będzie ochrona kogoś. Okej. Okay. Chroni okay. Kogoś. O, standardowa reakcja jest, a tobie co do tego, ale... Ale? Ale rzuć na chronienie. A. Uhu. Chciałbym też zaznaczyć, że zawsze jak... Znaczy to jest ten, że jak uda mi się zrobić rzut na kogoś, to on zawsze musi działać pod presją. Dobra. Że po prostu robię to w tak intensywny sposób. Okej. Okay. I stanowczy. Które opcje wybierasz? No na pewno chroniona osoba nie otrzymuje obrażeń, wiesz, już dalszych. Dobra. Się dalej nie obrywa. Dobra. Dzieci skupia swoją uwagę na tobie. No i że otrzymuje mniejsze obrażenia. Okej. Okay. Chyba były dwa do wyboru, tak?
Trzy. Przypominam też, że na mnie... A nie, trzy, to jeszcze już skupiałem swoją uwagę na mnie. Okej. Okay. Przypominam, że w tej chwili chyba wydaje mi się, że ostatecznie w tej wersji systemu tylko z podbijanie HX-ów jest jedynym sposobem na zdobywanie expa, więc... No jest jeszcze za każdym razem, kiedy... No, a jest rzuty. Podążanie za swoim tym. No tak. Na przykład ja mam głód informacji. Zaznaczam doświadczenie, jak tam odkrywam jakiś sekret. No tak. Okej. Okay, no dobra. No to w takim razie i dodatkowo stawiasz pod presją ich. Mhm. Ja się wiesz, mówię to na tyle wyraźnie, że wzrok nauczyciela znowu się kieruje w tę stronę. Mhm. No dobra, to jest tam Saki tak staje trochę za tobą, kryjąc się za twoim ramieniem. Okej. Okay. Tapeciary zaczynają tak się głupkowato śmiać. Coś w rodzaju, patrzcie, jakaś się znalazła obrończyni uciśnionych, ale jakoś nie są do końca przekonane tego, co mówią. Poza tym, ona się tylko potknęła. Każdemu się może zdarzyć, zwłaszcza jak jest taką... I nie dokończyła, widząc twój wzrok. Tak. Powiedz, najzerio. Dokończ. Co? No to sobie urom dał na ten roll 20. Henshin. Anti-bully ranger. Tak. No, to jest właśnie to ja. Z jakiegoś powodu... Shingo i Saki się skasowały z listy NPC-ów. Ja jej nie ruszałem. Ja też nie. Też nie. No, ja nawet nie mogę zaznaczyć, więc... Dobra. No i tam, wiesz... Okej. Okay. I w takim bądź razie... z sąsiedniego boiska... Bruce, który akurat skończył swoją przebieżkę po bazach i ma teraz chwilę wolnego, też podchodzi. Najpierw uśmiecha się delikatnie do Saki łamaną japońszczyzną, pyta, czy nic jej się nie stało. Po czym? Zwraca się do ciebie, pana. Mówiąc, że... Znaczy tak trochę odkać się na bok od tych dziewczyn i mówi, że... niewiele osób w tej szkole im się stawia. To było całkiem fajne. A, chwilę, ja już wcześniej miałem scenkę z Bruce'em. Tak. Coś tam było. Była scenka, była. Bruce, znowu na coś liczysz? Wydaje ci się, że takie tanie komplementy cokolwiek ci dadzą? Czemu ty nie masz od sam mandałem? Kurde, ten system jest niedorobiony. Można to zawsze podciągać pod manipulowanie. Nie wiem. Ja no po prostu, wiesz, próbuję go zgasić. Tak o. Bo ewentualnie podgrożenie konsekwencjami. Bo grożenie konsekwencjami jest bardzo podobne do sam mandałem, jak się zastanowić. No tak. To mogę teraz wyrzucić z kolei na zagrożenie konsekwencjami. Okay. Tylko nie wiem, czym ja mogę grozić. 8 go na oczach dziewczyn i facetów? No w sumie tak. Jeżeli dasz mu takiego mocnego, ostrego kosza w tym miejscu? No w sumie, dobra. To jest na spokój. Tak. Spokój mam plus 0, więc na dwoje babka wróżyła. Moment, nie mam nic, żeby sobie dodać. Bla 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 bla, nie. O. I tak ci wyszło. Nie najgorzej wyszło.
To teraz. Okej, okay, nie, no to w tym momencie on tak chwilę się pozastanawiał, po czym mówi. Nie, no tak po prostu chciałem, żebyś wiedziała. Chciałem, po czym odchodzić z powrotem w kierunku swojego meczu. W tym momencie daje ci coś, czego uważasz, że chcesz, to znaczy, żeby się odpierdzielił. Tak, palam. Palant i kawał chama, powiadam. I do tego nie potrafię odczytać prostego przekazu. Tak. Mimo wszystko może na coś liczyć. Ej, w takim razie, Haru. W WF-ie oczywiście udało ci się przebrać jako pierwszym. No, standard. Więc ty już się zbierasz, tymczasem Bruce bez koszulki, znaczy w sensie w samych gaciach i z ręcznikiem przewieszonym tak standardowo przez szyję, nie? Przystojny, umięśniony i w ogóle. Chodzi do ciebie i... Haru, czy możemy chwilę pogadać? Od razu to zadrałem burak. Mimo wszystko, bo... może i nagle jest... się rozumie się, że Haru jest gejem. Słuchaj, stary. Potrzebuję twojej porady. No tak, słucham, jaki? No, ty teraz jesteś w tym klubie, do którego chodzi też Kana, prawda? O, tak. Jestem. Kurczę, czy... Bo ja jej zupełnie nie rozumiem. No to możesz się ustawić w kolejce? Spojrzał na ciebie. Czyli tobie też się podoba? To co? Nie. To nie tak. No bo wiesz, bo po prostu wszystkie dziewczyny tak na mnie lecą zupełnie bezmyślnie, a ona jedna nie, jest taka niedostępna. I wiesz, to mi się podoba. Chciałbym ją lepiej poznać, zrozumieć. Jak myślisz, czy mógłbyś mi jakoś pomóc, skoro mówisz, że ciebie nie interesuje? Tak patrzę na niego i tak, wiesz, to ja mam taką jedną dobrą poradę. Może porozmawiaj z nią, a nie ze mną. Próbowałem, ale ona nie bardzo chce ze mną rozmawiać. Miałem nadzieję, nie wiem, zaprosić ją gdzieś albo coś, ale ze mną na każdą inną by to działało, a na nią nie. Więc myślałem, że może ty możesz mi coś powiedzieć. Mówię, może ze mną Kana też nie rozmawia, i coś podejrzewam, że mnie nie lubi. Za każdym razem, jak chcę się do niej odezwać, to ona się odwraca i ogólnie zachowuje się, jakby najpierw chciała, żebym gdzieś zniknął z otoczenia, więc ja mogę nie być najlepszą osobą do rozmowy. To zupełnie jak ja. Myślisz, kogo w takim razie możemy zapytać, żeby się dowiedzieć? Może jeszcze któraś z koleżanek z tego twojego klubu? Bo zawsze można spytać Sigurę. Ona się zdaje orientować w takich sprawach. 10 minut później na korytarzu. Bruce i Haru. Witam. W międzyczasie już stoisko do połowy przygotowane. Dzięki komu? No dobra. Bruce odzywa się pierwszy. Witaj, Sigurę. Mamy tutaj do ciebie taką małą sprawę. Słucham. Dalej tłukąc młotkiem tabliczkę. Haru, może ty wytłumacz, bo lepiej to wyjaśnisz niż ja. No Haru, słuchaj, no chodzi o to, że Bruce się zastanawiał, co zrobić, żeby Kana go polubiła. A ja też sobie chciałbym wiedzieć, bo także mnie polubiła, bo wydaje mi się, że w ogóle mnie nie trawi. Nie wiem, co może na to wpływać. Może ty wiesz, o co jej chodzi? Popatrzyłem na Haru tak trochę wzrokiem takim... Are you fucking kidding me? Tak, coś w tym rodzaju. You poor motherfucker. No... Panowie drodzy, tutaj trzeba pościągnąć... Wiadomo, że każda dama lubi, jak się do niej przychodzi jak dżentelmen.
Jak prawdziwy dżentelmen. Już sobie wyobrażam Bruce'a w garniturze z różą w zębach. Tak, na pewno by trzeba było zacząć od wyglądu. To pierwsza sprawa. Trochę mniej u Haru, trochę bardziej u ciebie, Bruce. Bo wiadomo, Haru tylko chce przyjaźnić się jako taka. Z tego co widzę, ty, Bruce, masz jakieś inne względy. Mam rację? Więc raczej będzie trzeba się udać. Będzie trzeba się udać do jakiegoś centrum handlowego, żeby to trochę innością. Trochę to naprostować. O, sam zacząłeś kupując ten gabulet miłosny. To teraz masz. Druga sprawa, która może być, to też kwestia nachalności. Też łącząca się z tą dżentelmonnością. Na pewno takie nachodzenie dziewczyny w środku dnia, kiedy ona jest zajęta, też nie jest dobrym sposobem. Spokojne wysłanie zaproszenia, czy coś w tym rodzaju, na jakieś wyjście do restauracji. Czy coś no, takiego. W szafce z butami. Okej, okay, Bruce tak kiwa głową. Mam genialny pomysł. Słucham. W takim razie napiszę jej liścik miłosny. O, skubano. Tylko wiesz co, ja jeszcze słabo piszę po japońsku, te znaczki nie do końca mi wychodzą. Haru, czy mógłbyś to dla mnie napisać? No tak patrzę na niego, no w sumie, ale jak ja? No wiesz, no ja ci podyktuję, podpiszemy to jakoś tajemniczy wielbiciel. No dobra, pomogę ci. Jeszcze potem muszę tylko poznać pismo Haru w tym. Oczywiście, że poznasz. No dobra, to już panowie macie jakiś plan. Tylko czekajcie, jeszcze jedna ważna rzecz na sam koniec. O której muszę wspomnieć. Tutaj panowie macie dwie figurki. Kosztują mało. To relatywnie mało. Ja dam panom 20% zniżki na nie. I zwiększają one szanse w relacjach z płcią przeciwną. Jak? Wchodzicie? Szanse w relacje z próby. Ja tak myślę o raku w tym momencie. Tak, zdecydowanie. A ty, Bruce? Domyślam się, że również potrzebna ci taka figurka. Przyda się na pewno. Tak, jasne. No, to... Tak, cała szkoła będzie. Miło się z wami. Znaczy się wam pomagało. Miło się was kryta, czy pomaga się wam. Życzę powodzenia w dalszej działalności. A jak nie, to wiecie, gdzie mnie szukać. Boże. To jest aż przerażające. Wyobrażam sobie Sigurę, zaciera rączki, licząc pieniądze. Tak, za każdym razem sobie puszczam The Happy Merchant Has a Blast. Przy każdej takiej akcji. Ja muszę zrestartować modem. Okej. Okay. To sekunda przerwy, w takim razie złapię sobie coś do żarcia. Dobra, to zaczęliście beze mnie, czy jak? Nie, dyskutowaliśmy. Dobra, no to wszyscy są? A powinniśmy pograć w Madokę. Wszyscy są? Tak, ja jestem. Dobra, no to trzymajcie dalej. Kiedyś musimy Magical Burst spróbować. A to niby co jest, jak nie Magical Burst? Nie, na ty się jest... jeden na tym skupa, nie pieprzysz znowu czymś innym. Tam jest inne podejście. No dobra, dalej. No dobra, kontynuując. Czekajcie, na czym stanęliśmy? Żeby sobie gdzieś pomóc. Ogólnie Hana stoi Haru stoi taka zadowolona, że będzie miała okazję spojrzeć, jak to jest pisać list miłos. I to okay. Pomoże koleżance zdobyć miłość, bo ten Bruce to chyba nie jest taki zły facet, tak się wydaje. Wydaje się miły, nie? Podszedł, zagadał. Właśnie, bo ja zawsze myślałem o Bruce'ie jako takim naszym typowym Bruce'ie z Monster Hearts'a, czyli z Ale nawet nasz typowy Bruce z Monster Hearts'a nie był totalnym chujem, przepraszam cię bardzo. No. Ale nie no dobra, ale często wychodził z niego Hami prosto. W każdym razie ja tak go zapamiętałem. I by the way. Czy ja go nie traktowałem za ostro, jaki on tutaj jest? Znaczy, jest
Cool Kid. Kapitał sportowy, znaczy geniusz we wszelkich sportach. Wiesz, przystojny sportowiec, więc pewnie jest arogancki i o to się pewnie rozchodzi. No. Trochę na pewno tak. I może go zupełnie swoje kata nie lubi za tą arogancję. No w sumie tak, że... Ale z drugiej strony jest nią zafascynowany, ponieważ wszystkie laski na niego lecą w ogóle bez zastanowienia, a ta jedna nie chce, tak? Ja bym właśnie chciał, żeby Kana... I nagle się okaże, że Kana tak naprawdę jest zbijką, tylko jeszcze o tym nie wie. By the way, ja się zastanawiam, czy... Przewidujesz inne wyjście na to wszystko. To, że jak była ta akcja, jak Kana pomogła Saki, to czy jej się Rem do zera nie wyrównał? Bo ja nie kojarzę, jaki ma powód do walki. Jak ci to takie Yuri Kuma odwalę, nie będziesz wiedział, co się dzieje. No, tylko nie rób mi tu tramskie zwierzi, proszę. Sprawiedliwość teoretycznie, ja, więc... W sumie to by już wiemy, kto by tutaj rozprawiał gdzieś w porno po szkole. Ja teoretycznie, dałbym, żeby wyrównać do zera. Mówię, ale... Można by dać. Figurę przynajmniej dobra, nie dałabym się złapać. No, okej. Okay. Niedźwiedzie porno, Jesus, fuck, nie przypominajcie mi o tym. To jest jak, tak... następnego dnia opowiadałem to Kamilowi, to poklepał mi po ramieniu i powiedział, że mi bardzo współczuje. No tak, to jest kuźwa przyrost formy treścią. W każdym razie, kontynuujcie, bo to... Okej, okay, dobra, kontynuując. Haru, załóżmy, że przejedziemy szybko zrobienie tego listu miłosnego, tak jak ustaliliśmy. No, jest napisany, tak? Tak, jest napisany, wylądował we właściwej szafce. I chwilę po tym, jak Bruce cię opuścił, to z kolei podbija do ciebie. Tun, tun, tun. Raku. Tak, można uznać, że mam tą szafkę gdzieś koło kady, więc zatrzaskuję ją tak nagle ze zbyt dużą siłą. I w ogóle jak przy Brusie się zaczerwieniła, to teraz faktycznie para idzie z uszu. Mhm. O, nic nie ten. O, jesteś chora. Typowe. No w końcu nowy stan nie, gęstości. Cześć Haru, słuchaj, mam taką małą prośbę. O, tak. Słucham. Moglibyśmy się po szkole spotkać na boisku szkolnym? A bo on nie ma za swojego male frienda z dzieciństwa, tak? Tak. Na tym stanęło. Tak, ale jak my? We dwoje? A tak, ona mówi, sobie mruczy pod nosem, to musi być to męskie... Bo jak to jest to, że male bonding? Jak po angielsku, jakby to przetłumaczyć na polski? Dobra, nie wiem, male bonding. Bonding wiesz, o co chodzi. Tak. To muszę wykorzystać okazję w końcu. Kiedyś muszę mu w końcu powiedzieć, ale teraz to muszę być koło niego. I mówię, tak, mam czas. Tak, mam, i w ogóle, w ogóle zapomniałaś, że Bruce w swoim liściku miłosnym na koniec zaproponował spotkanie na boisku po szkole. O, tak wypadło z głowy nagle. Tak. Bo Raku przyszedł i nagle wszystko wywiało. Tak. Dobrze, będę. O której godzinie? Dobra, ustalmy, że standardowo o tej godzinie, gdzie ten, tak? Tak. To się nie może nie udać. Kara, tymczasem ty z dusz po lekcjach znajdujesz w swojej szafce liścik miłosny. Ojej. Różowa koperta, tak? Serduszka. Tak. Dlatego styl pisma wydaje ci dziwnie znajomy. Oje. I tajemniczy wielbiciel proponuje spotkanie na boisku szkolnym po lekcjach. O kurde. O nie, czy to może być on, czy nie może być on? Czy ja chcę? Tak, może być to, nie? Tak. Nie. Takie typowe, wiesz. Fidget, taka... Ja sundery tak robią zwykle, nie? Ja no tak głowa o ścianę i się zaczyna kręcić. Tak, głowa ci zaczyna kręcić dookoła. Nie, zaczyna tak wkręcać głowę w ścianę. Czołem. Powinnaś uderzać raczej o tą głowę. Nie uderzać, tylko tak. Ale nieważne. Czyli talizman magiczny zadziałał? Tak. Najlepszy zakup mojego życia. Kupię więcej. Tak. O Boże. Ta figura ma dobry staw. Kurde. Doki. Czy w końcu zauważył mój śmiały flirt? Czyżby w końcu ten głupek odczytał wiadomość? Sygnały. Te sygnały są takie oczywiste. Jak kurwa można być tak przystojnym i tak durnym naraz?
Rozumiem, że cały klub wie, co się dzieje, tylko nie Haru, tak? Znaczy, no inaczej, jeśli Górę doskonale wie o całej sytuacji, bo ma ze wszystkich stron informacje, tak? No, przepraszam. No, tak, Usagi może wiedzieć, ale jej to nie interesuje, bo Shigure. Tak. A Mondo to w sumie, nie wiem, Usagi patrzy w Shigure jak w obrazek. Mondo prawdopodobnie nie wie, o co chodzi w tych dziwnych rytuałach godowych. Tak. Co mnie to nie interesuje? Tak, co mnie to interesuje, kuźwa, rytuały godowe bez sierściowych ssaków. Tak, jak się może podać samica, która ma tylko za dużo futra na głowie. I tylko dwa cycki. Też mam... prawda! Ej, ale ja mam ogon, tak naprawdę. Nieważne. A w sumie już zapomniałem, że jest ta trophy tail od ciebie. Ona ma w sobie i ogon, i łóżka. Ale my to normalnie widzimy, czy nie? Znaczy, jeśli jest urządzenie, to tak, ale to i to wszystko jest uznawane, że wiesz... Ogólnie ona wkręciła, że to tak, to urządzenie właśnie było pierwszy raz... To urządzenie nie pochodzi od ludzi. Tak, i tak to uparło się i tak zmienia. Nikt nie wie czemu, a tam Mondo, można powiedzieć, trochę wyjaśnił o tych device'ach, więc... No, nie wiem, ogólnie rzecz biorąc, jest to do kupienia. No. To po prostu tak działa. Tymczasem Shigure! Witam. A oby przyszła ze swoim nieodłącznym aparatem fotograficznym. I od razu, bez zbędnych wstępów, mówi: słyszałam, że zakładasz nową działalność gospodarczą na terenie szkoły. No nie od razu działalność, no to trzeba być spokojnie, powoli po drodze, to jest, rozwijam swoje umiejętności jako uczennica tej szkoły. A ty przyszedłem... sprawdziła, co jest zakazane. Aha, dobrze, bardzo fajnie. Czy mogę zrobić kilka zdjęć do gazetki? Na pierwszej stronie. Oczywiście, ale pod warunkiem, że dasz mi wywiad. A za ile? Dobra, ale obrazek i mapka dojścia na całą stronę pierwsza, a wywiad na której tam chcesz? Nie. Na pierwszej musi być duży tytuł. Czym się właściwie będziesz zajmować? Słyszałem plotki, że magiczne przedmioty, tak? Magiczne przedmioty. Więc tak, ja to widzę w ten sposób. Najpierw duży napis, zaraz pod logiem kazetki. Duży napis, magiczne talizmany w naszej szkole. Potem mapka dojścia, początek artykułu, potem na drugiej stronie wywiad z tobą. Magiczne talizmany, może trochę inaczej. Oba, chodź. Ja to widzę tak. Tak jak mówiłaś, ale tytuł taki. Twój sposób na znalezienie miłości. Już mam nawet parę przykładów, które już zaczęły powoli działać. Czy mogę porozmawiać z zadowolonymi klientami? Zdradzisz mi, kto już kupił? Czekaj, gdzieś tu mam listę zeszyć. A potem jest Bruce lat 16. Czekaj. Czekaj, tak. Wiesz, co teraz wyobrażam, jak idzie Kana, tak korytarzem, głową taką, wiesz, że paruje aż ten standardowy dymek z głowy. Aha. I takie wszystkie kończyny takie luźne i tak idzie przez ten korytarz, machając się z jednej strony na drugą. Po pani co, nie wiem, czy kojarzycie takie sceny. Tak. Jep. No to tak cichym zaczynam. To tak, mamy 30 amuletów miłości Usagi, no, później mamy taką, to może cię zainteresować, tutaj mamy amulet jeden dla Kany, a figurki dla Haru? Czy to Kana słyszy? Nie wiem, Kana, jesteś tam? Nie, no chyba nie. Czemu nie? Możesz iść akurat do klubu, nie? Jeszcze raz. Możesz jeszcze iść do klubu, albo możesz od razu walić na boisko szkolne. Ja no, trzeba się przygotować, kurde. Wiesz, do lustra i się ogarnąć. Okej. Okay. No dobra, czyli Kana nie ma tego szansy go słyszeć, ponieważ jest w tej chwili w łazience i się ogarnia. No to robi figurka się na dla Haru, figurka dla Brusa. W skromnych możliwościach, które tak mam z zaskoczenia. No, sporo tego będzie. Jak chcesz, mogę i tobie sprzedać figurkę. Działa? Wierzę, ale może innym razem. Jadę i kochanego Buddę. To ewentualnie mogę te zdjęcia. Nowy, nowiutki materiał.
Jedytowy Budda sprzyja potencji. Okej, a jaką planujesz akcję marketingową dla swojej nowej działalności? Akcja marketingowa jest już powoli w działaniach. Właśnie miałem po części do ciebie iść w tej sprawie, bo potrzebuję fotografa. Mimo wszystko. Biednie. Zgadzam się. O, to miło. Zawsze darmowa pomoc jest przyjemna. Darmowa. To przyjaźń koreańska. Ogólnie jest taka sprawa, że będziemy, ja oraz Haru, będziemy robić plakaty. No z nami, no oczywiście, jako modelami. Jedna, ten z Haru będzie... Ja mówię za niego. Oh my god! Puritu Yakuza Boy będzie robił, będzie mi pozował? Squee! Yakuza Boy. Czy ona ma crusha na Haru? Czemu nie? Która nie ma. Która nie ma. Zresztą wszyscy, które nie crushują na Bruce'a, crushują na ciebie. A z Raku, który też jest Harem Hero, to też tak nie miało być? No to ogólnie rzecz biorąc, szkoła jest podzielona. Tak. A to jest kilka... biorąc, regularnie są takie wielkie bitwy samic, które się długo, czy najfajniejszy jest Raku, Haru czy Bruce. Jezus Maria, to jest dobry pomysł na kolejny projekt dla Mondo. Nawet nie chcę pytać. Właśnie chciałem powiedzieć, że się boję pytać, o co chodzi. No to jak się zgodziłaś, no to już jest. Jesteśmy do przodu. Jak będzie coś więcej wiadomo kiedy i co, to zgłosimy się do ciebie. Świetnie, dzięki. Czekam. Okej. Okay. Tymczasem na boisku szkolnym Kana idzie powoli na drżących nogach, nadal nie wierząc, że to się dzieje. A tam, w oddali, widzi stojącego Haru. Nie, ja bym to nie tak widział, bo jak ona zobaczy Haru i że idzie i cudele, to ona tam nie podlezie w ogóle. To bym widział tak, że przychodzi Kana i czeka, no, i nagle... Teraz bym mógł podejść, bo to jest ten moment, to jest ten moment, kiedy on już napisał liścik miłosny. I tak można podejść i po czemu to zrobiłeś? Znaczy ja bym bardziej to widział, że wypada nagle zza rogu Haru mówiąc przepraszam za spóźnienie i widzi Kanę. A to w sumie można i tak to zrobić, że jesteś pierwszy, Haru jest pierwszy, że Kana jest pierwsza. Ja tam się akurat nie wiem. No dobra. Spóźnił się przez coś i... Też się szykował. Okej. Okay. Dla Raku. Dobra. Tak, to jest typowy za szkołą czy na boisku aż tak na tym, na widoku, tak na boisku, teraz jest za szkołą. Ale ja na boisko jest za szkołą, prawda? Tak, ogólnie rzecz biorąc, w tej chwili jest całkowicie puste, bo większość uczniów jest z przodu szkoły i idzie do domów, nie? Kana biegnie z takim radosnym. A drużyny jeszcze z kolei się nie zebrały, żeby zająć ten jakieś popołudniowe treningi. Tak. Popołudnie właśnie sam na sam z Raku i tak wybiega z za rogu, mówiąc tak, przepraszam za spóźnienie, drogi ra... Kochaniec? Kocha, tak, się wyrywa jej, kurde, na szczęście. Tak, okej. Okay. Ja to tak. No. Nie no, wcale się nie spóźniłeś. To Kana tak stoi. Czeka, aż może coś zrobić. W sensie, co tu zrobić, żeby tą sytuację nakręcić jakoś sensownie, bo tak w sumie jak co wyjaśnia, a czemu tu nie ma Raku? Spokojnie, zaraz Raku się wejdzie w scenę, tylko jeszcze nie chwilę będzie awkward. Tak. Ciągnijcie no, awkwardness. Trochę niezręczności. Patrzę na Kanię tak trochę niepewnie, no ale może też na kogoś tu czeka, nie? Ale kurde, jak ona tu będzie, no to co, ja sam nie będę sam z Raku. No. Więc... Kurde, nie wiem, jak zrobię to odczytywanie sytuacji, to może być takie... Chociaż kusi mnie, że zrobić odczytywanie sytuacji tutaj. Zrób. Wyrzucisz 12, tak naprawdę ona się w tobie kocha. Dobra, to jest na spryt, to jest 2d6 po prostu w takim razie. Nie jesteś specjalnie sprytny. O nie, nie jest, zdecydowanie. Nie widzę, co wylecie, wypadło. Nie wiem. A, okej. Okay. To jest... Jedno pytanie. Jest najlepsze wyjście. To jest na sytuację czy na osobę? Czekaj, nie, to ja widzę to na osobę prędzej. Dobra.
O, jaki jest jej stan emocjonalny? Widzę, że widzi, tak jakoś...